W dzisiejszym odcinku zabiorę was ze sobą na skatepark warty blisko 5 milionów złotych. Ostatnio mówiłem, że kosztuje niecałe 3, ale upewniłem się i w internecie mówią, że ten skatepark kosztował niespełna 5 milionów złotych. Jakiś czas temu sporo mówiłem o dircie, dlatego nadszedł czas, aby na takowym trochę pośmigać. O, to jest dalej folika na znaczku. No panie, zostaw, będzie jako lówka funkiel. Dobra, lówka funkiel. A ja też mam? Aha, ja nie mam. No to nieźle. A nie zrywałem jej. O, sorry. Wiadomo, że początki bywają trudne. Ale z czasem wszystko staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Jaka nielicznica! Właśnie nie do końca, ale nie wiem co tu się zadziało. Ale najpierw zostawcie suba z dzwoneczkiem, no i oczywiście łapeczkę w górę, żeby być na bieżąco. A ja właśnie dojeżdżam do Bartka, ponieważ musimy założyć w jego dirć, na którym dzisiaj będę jeździł ja, na jego drugim rowerze, pewną rzecz, no bez której prawdopodobnie dzisiejsze jazdki, dzisiejsza nauka skończyłaby się tragicznie, dlatego musimy ten proces przejść, zanim zaczniemy jeździć. Także wyłączam maszynę i proszę państwa, bierzemy się za pracę. Powiedz, co będziemy robić, proszę pana. Będziemy montować hamulec do ciebie. NSA jakiego? Movementa. To jest Movement 1. Dokładnie tak, bo ja to brakeless nie jeżdżę. Bartek już próbował, powiedział, że mu się nawet po części to podoba, ale co? Jak będę na skateparku i będzie dużo dzieci różnych, to nie chcę nikogo wjechać, plus chcę być bezpieczny. To jest seryjna klamka, marka Nut. O, trzymam do góry nogami, ale tak mniej więcej wygląda. Tu jest zacisk. Pierwszy raz widzę taki zestaw, ale zobaczymy, może będzie dobry, kto wie. Czy ktoś jeździł na tym rowerze w ogóle? Ja, Maciek. O, czyli pierwsze swoje kilometry już przejechał. Czyli jest duża szansa, że dzisiaj zrobię na nim więcej kilometrów ogólnie niż ty, jako jego właściciel do tej pory. Ralejemy wodę troszeczkę, żeby nadać poślizgu, a to później wyparuje. Nie róbcie tego na wodę. Na gripa, w sensie, żeby łatwiej było założyć gripa na kierownicy, tak? Tak. Ja to nigdy nie robiłem sobie na WD-40. Więc WD-40 jakaś nowa metoda, ja nigdy tak nie stosowałem. Nie, ja to z hulajnogi znam, bo tak zawsze robię w warsztatach i w ogóle. Aha. Żeby nie naciągać tego i to, tak i na później, hama. Później wyparuje tak dobrze, że nie będzie się... No to samo, tak po 15 minutach już wyparowywuje. Ej, nice, bo wchodzi jak masełko. A tak będzie po 15 minutach. Nice, siedzi jak przyklejony. No i na razie widzisz, ślizga się. No tak, no bo jest mokro. Wyschnie. No to fajnie, dobra. Protip z dzisiejszego odcinka. Jeżeli chodzi o test hamulca, to działa on na razie tak, ale przynajmniej hamuje. Jest lepiej niż jakbym jeździł brakeless. Zawsze coś. Szybki proces odtłuszczania. Zobaczymy, może będzie lepiej, ale to już przetestujemy na skateparku. Pamiętasz też po czasie, nie? No tak, no to musi odparować, ja wszystko wiem. Jestem ciekaw tylko jak z klockami, czy klocki się nie zatłuściły przez ten czas. Nie, to masz czysto. No nieźle. Taki hebel. Po prostu trzeba mocniej dociskać. Wiesz, to ja sobie porównuję w sumie do hebla, który kosztuje pewnie 10 razy tyle, co ten. Taki kurt nowy rower czysty też fajnie się wkłada. Zdralu! Co? Jedziesz na zielonkę? Możliwe. No dobra, to dawajcie znać w takim razie, my zapraszamy. Dobra, pa. Nara. Zobaczymy na ile siły pozwolą. Jak pozwolą na długo, to będziemy długo. A jak wirt mnie pokona, to będzie krótko. Także to wszystko zależy od tego, jak się będzie jeździć. Zostawiliśmy właśnie autko, zaparkowaliśmy sobie i jedziemy na skatepark. No ogólnie to grip mi się jeszcze rusza, ale to wiadomo, że za chwilkę będzie wszystko git. Muszę sobie na pewno przestawić hamulec, ustawienie klamki, bo jest troszeczkę inaczej niż ja preferuję, bo to było tak na dziko ustawiane. No i zobaczymy, czy tam sobie pojeździmy, jakąś rozgrzeweczkę zrobimy. Wiadomo, że jakichś ewolucji dzikich dzisiaj nie będzie, ale jakieś podstawy, no, będę miał okazję się nauczyć na pewno dzisiaj. No jakieś tam takie pierwsze kroki na skateparku, typu jakieś skakiwanie, wyskakiwanie z bowla, zobaczymy, może jakieś 180, myślę, że na pewno, a może jakieś 360 jeszcze się nauczę, bo to troszeczkę lżejszy rower niż trek, także pokminimy, zobaczymy. No, na razie tyle. O kurczę, kochanie, hamuje w ogóle. Ja pierdolę.
A w międzyczasie, kiedy my się rozgrzewamy, to ja przypomnę wam tylko o tym, że jeśli chcecie więcej takich, no, nietypowych jak na mnie odcinków na tym kanale, to musicie zostawić suba, oczywiście z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę pod tym filmem, bo razem z Bartkiem coś tam dla was ciekawego kombinujemy. Aktualnie sobie jeżdżę i docieram hamulec i teraz Bartek sobie robił stąd 3-6. Więc uznałem w sumie, że może ja spróbuję sobie zrobić 1-8, przynajmniej spróbuję. Zobaczymy, jak stoję z rotacjami, bo widzę, że tutaj kolega też sobie próbuje jakieś kręcić 1-8 na BMX-ie. Także spróbujmy na dircie. No to było takie kasztaniarskie. Lepiej niż na fullu. No to na pewno, bo jest lżej. Dobrze. No wiem. Że ja spróbuję teraz opo jednakiem. Tylko mam za dwójką problem. Opo 1.8 to zwykłe dwójki było. Czyli mówisz, że szybciej? No tak. Dobra, zobaczymy, czy wyjdzie. Nie no, nie, jest piękne. Muszę nauczyć takiego szurnięcia, tak jak ty robisz. To musisz tak, wiesz, dupę do tyłu, nisko i wtedy szurasz. Jedziesz sobie, lekki łuczek. I nagle tak skręcasz mocno kierownicę i ci się odkręca. Ale zabrakło mi tego, żeby nie być tak z przodu tego roweru, tylko powinienem się troszeczkę odchylić, bo za bardzo byłem na nosie. Ogólnie uważam, że 180 nie jest jakąś trudną rotacją, dlatego chciałem sobie na początku ją spróbować, żeby wam pokazać, że jest dużo łatwiej na dircie niż na takim zawieszonym rowerze, bo może nie było jakoś mega stylowo, ale wyszło praktycznie za każdym razem, także na początek uważam, że taka fajna rozgrzeweczka była w miarę okej. Okay. Dobra, jak teraz sypić dolne, to zginę. Ej, boję się normalnie teraz, jak tam w tą nogę walnąłem. Dobra, druga próba, 3-6 tobo. Aj, to nie to. Ale tak mnie noga boli, że no nie wiem. Już mi się odechciało tych 3-6. Kurczę. Uwaga, ma to już robić 3-6 albo 1-8, nie wiem. Oj! Mam miniaturkę. Mateusz uczy się sztuczek i tu pierdnięcie. Ogólnie plany na dzisiaj to przede wszystkim właśnie było 180, które uważam sobie już za zaliczone. Po drugie postaram się, żeby coś Bartek mi wymyślił, ponieważ on na tych dirtowych sztuczkach bardziej się zna. I postaram zrobić sobie może jeszcze jakąś rotację, może 360. Ogólnie chciałbym się poprzełamywać, troszeczkę wyjść ze swojej strefy komfortu i coś tam na tym rowerze sobie pośmigać. Były dwa! Z one hand landingiem, jak zawsze nie złapałem kierownicy. Widziałem, że była próba, to może ten nose do bar spina. Nie, nie zrobię tu. No dawaj, ale próbowałeś, już widziałem, że najeżdżałeś. Jezu. Dawaj. Ja dzisiaj jestem na dircie, próbuję, przełamuję swoje tutaj, wiesz, lęki, to teraz ty. Wow, jaki kurde. Dobra, to było takie riski, ale teraz już zrobisz takiego prawdziwego. Zostałeś tym barendem? Nie. Kolano zamiast tu, to było tu. Za kolan. Ale widzisz? Druga próba, z trzeciej siądzie moim zdaniem. Trzecia próba, zobaczymy, wyjdzie czy nie wyjdzie. Trzymamy kciuki. Rzuć tym. O kurde, mady. Ale rzadko się ciebie widzi, jak osobno jedzie rower, a ty zostajesz. Ale co to było w ogóle? No, rzadko, to prawda. Dzisiaj również zdral do nas spadnie, bo tak się zdeklarował, że będzie katował nowe triczki, także fajnie. Ale jestem w szoku, że Bartek dzisiaj na swoim rowerze tego nie zrobił, ponieważ nie była to jego pierwsza próba, już parę razy to robił. Wychodziło mu to, szczególnie jeszcze na tym skateparku i na tym rowerze, także jestem zaskoczony, ale czuję pozytywny vibe od tego miejsca i mam nadzieję, że się z dirtóweczkami
polubię. Teraz zaczynamy jeszcze mocniej wychodzić ze swojej strefy komfortu, przynajmniej w moim wykonaniu, ponieważ ja będę próbował 360, a Bartek 540. Także mamy tutaj, o, podejście. No, może być ciężko. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym sobie z fajna skoczyć na dirtówce po raz pierwszy. W sumie zobacz, jak na tym się skacze, nad taką przeszkodą, że tak powiem. Dobra, pyk, pyk, pyk. O chłopie, jazda na dircie może nie jest prosta, ale jest tak przyjemna. Ja pure dzielę. Jestem lekko zaskoczony, bo z taką przeszkodą miałem często problemy. A tu jest fajnie, podoba się dla mnie. Najpierw sobie zrobimy próbne takie 180. Ty, zaczepiłem normalnie kołem o coping. Ale 180, widzowie, no wyszło. Kurde, no nie powiecie, że było źle. No na pewno jest lepiej niż na treku. No, proszę o łapeczkę w górę dla mnie. Podejście pierwsze do rotacji 540. Oj. 360 mamy zrobione. Powiem tak, ja jestem trochę obstrany wybiciem się z tego na dircie, ale dzisiaj poskaczemy, coś tam popróbujemy, czekamy. O kurde, nie wiem ile tu zaliczyć, ale takie 400 już było. Przepraszam, nie chciałem, ale chyba nic się nie stało. No prawie, nic się nie stało. To nie jest 5-4. Dobra, próbuję 360 oficjalnie, ale nie wiem czy wyjdzie. Szczególnie, że mam problem z tym kolanem, bo ja mam ogólnie widzowie połamane kolano, nie wiem czy wy wiecie. Muszę odejść, ponieważ jakieś 2 lata temu ponad zerwałem sobie tutaj wszystkie te więzadła, te wszystkie takie ścięgna, które trzymają kolano i ogólnie ono mi lata na boki, więc jak będzie słabo, to nie będę katował, ale podejmuję się próbę. Stary, ja pierwszy raz w życiu, próbuję więcej niż 360. No, takie kurde, dla przypomnienia. Bartek podejmuje się jeszcze jednej próby, 540. Zobaczmy. Ajajajajaj. To co? Wracamy do tego za chwilę. Ja się boję tak mocno szarpnąć tą głową. Ja pierdolę. Nie, ja już chyba rezygnuję. Pa, jedzie. Zobacz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dawaj, dawaj, bo dzisiaj dobra sesyjka jest na skateparku. No, no widzę. Sporo przed tobą dzisiaj trików do zrobienia. Możesz się kurczę na mnie patrzeć? Nie, no ja nie wiem, patrzysz się na mnie i nie wychodzi. I tak będzie nowa rama dzisiaj. No bo chciałem zakręcić głową i widzę, kurde, jestem nisko. O kurde, to było sketchy, risky i w ogóle, i w ogóle. No nie zrobię tego, tak kolana na kurde. Nie, to już było... To już właśnie było to, co na początku robię źle, czyli ty się przysunąłeś do roweru, a nie rower do ciebie. I widzisz, jak to się kończy, nie? No, źle się kończy. Bo musisz zachować tak jakby tą równowagę w powietrzu i ten swój pion, nie? Dobrze. Waga w rowerze to jest coś na początku, na co nie zwracałem uwagę, dopóki nie przejechałem się właśnie tym dirtem, czy drugim dirtem, który ma Bartek, czy też Dartmurem. Na początku jak jeździłem sobie dirtem, dosłownie nie wiem, tak po 5-10 minut, to nie zwracałem na to uwagi, ale jak przejechałem się
tak jak dzisiaj jeżdżę właśnie kilka godzin już tym sprzętem, to zacząłem zauważać, że rzeczywiście waga tutaj dużą rolę pełni. Stąd też zacząłem swoim treku redukować poprzez na przykład zrobienie single speeda, czyli usunięcie kasety. Teraz będzie też wyjmowany właśnie myk-myk i powiem wam, że jeżdżąc na tej dirtówce czy też na innych tego typu rowerach, jestem powoli coraz bardziej skłonny do tego, żeby sobie taki rower zakupić. I jeżeli chodzi o ten rower seryjny, bo na pewno osoby będą się interesowały, co to jest za sprzęt, no to jest to Movement 1, całkowicie seryjny chyba, tak? Seryjny? Seryjny, no. Tak, taki był do wygrania u mnie na obozie, tylko w innej kolorystyce. No i powiem wam, że on waży 11,40, czyli jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Ewentualnie mógłbym tu się pokusić o jakieś inne pedały, żeby coś było tutaj innego i może inny hebel. Ja też bym poszedł na przykład w Pajka, bo Pajk to jest takie moje jakby rowerowe, amortyzatorowe marzenie, ale bardzo na nim mi się fajnie jeździ, także polecam. I w sumie to chodzi mi głównie o to, że fajnie jest mieć lekki rower, bo jak trek waży 15, a ten waży 11,40, no to tutaj dużo łatwiej się robi te różne ewolucje rowerowe. I teraz już wiem, czemu ludzie tak chętnie schodzą z wagi i tak jak Bartek mają jakieś upośledzenie, żeby jak najwięcej wagi zredukować. Tak, to się nazywa upośledzenie. Tak. Gdzie ci pierdyknął? Dzisiaj? Nie, ogólnie on już dawno, ale teraz się on ciągle powiększa, to więc... Ale co zrobiłeś, że ci pękł? Czy po prostu zauważyłeś, że pękło i tyle? Nie no, najpierw to był lakier pęknięty, później się już okazało, że to jednak rama, ale po świętach oddaję na gwarancję. Nieźle. A to jest movement jaki? Dobra, spróbuję. Zobaczymy, ile prób to zajmie. Wreszcie nie tylko ja coś katuję. Trzeba się przełamywać, masz rację. Boję się tak puścić to. Boję się puścić tą kierownicę, wiesz? Kurwa, ja mam jakąś kobrę. No będę próbował, no nie wiem za którą próbą, ale będę. Dawaj, lecz. Okej. O! No, tu jest właśnie zupełnie inaczej niż na fullu. To trzeba się do tego przyzwyczaić. Właśnie o to chodzi w tym całym dircie, że on nie wybacza. On jak cię wyrzuci, tak lecisz. Jest sztywniutko. To może najpierw spróbuję zrobić tire grava. Ła! Jak te opony zjadają palce. Zauważyłem swój problem, nie wiem czy wy też to widzieliście, ale ogólnie ja zamiast rower do siebie przyciągnąć, tak do klatki piersiowej tutaj go tak fajnie sobie złapać pewnie, to ja się do niego nachylam i tak jakoś dziwnie to wygląda właśnie w locie, więc to muszę sobie poćwiczyć i zaraz będziemy cisnąć dalej. Dobra, zrobimy to dzisiaj, nie poddam się dopóki tego nie zrobię, tak ładnie, stylowo, w miarę, stylowo. Kurwa mać. Tutaj Mateusz miał trochę czasu, żeby pokazać, jakieś 15 minut, bo ja miałem przerwę techniczną. Musiałem klocki trochę zetrzeć, bo mi się zatłuściły. I teraz muszę je na nowo dotrzeć. Ale widać, że już Mateuszowi lepiej idzie. Uuu, git! Teraz złapić tak bardziej jeszcze przytul, nie? O kurwa! Ja pierdolę. Było, nie? Było puszczone, no. Jeżeli chodzi o oldschoola, to powiem wam, że zaliczam sobie, bo mega fajnie to wyszło, jak nagrywałem z kasku. Później przyszedł Bartek i wyszło to troszeczkę inaczej niż zaplanowałem, ale wrzucę wam teraz próbę, która nie była tą najlepszą, ale żeby nie było, żeby ktoś tam później mnie zarzucił, że na przykład nie były ręce gdzieś tam puszczone czy coś, to teraz łapcie to, co udało się Bartkowi najlepszego uchwycić. Jo, było, nie? Było puszczone, no.